Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będę wysiewać groszki pachnące. Mam tylko cztery doniczki, ponieważ będą one na balkonie, a jak wiadomo, na balkonie niestety nie ma za dużo miejsca, więc po prostu no tylko cztery. Zobaczymy też, ile z tego wzejdzie tych groszków. Nasiona mam tutaj legutko. Zaraz zobaczymy, co tutaj pisze. Wysiew w marcu i kwietniu do gruntu, po kilka nasion w odstępach, temperaturze około 15 stopni, wschody trwają 2 tygodnie, wymaga żyznej gleby, głęboko uprawionej i zasobnej warstwy, stanowisko słoneczne. Najlepiej by to było postawić na tacy, żeby one sobie od dołu pobierały wodę. Ale pory, żeby właśnie można było, żeby sobie zaciągały wodę, bo myślę, że od dołu jak będą podlewane, to będzie dla nich najlepiej, chociaż na początku może je oczywiście spryskam. No i teraz tak. No. I teraz tak. To właśnie chyba wstawię do takich zwykłych podstawek doniczkowych, ponieważ no nie mam takiej dużej tacy, a chciałabym, żeby sobie wody zaciągały od spodu, więc tak to będzie chyba najlepiej. Ogólnie, no to tak jak mówiłam, pierwszy raz z tego korzystam, z tych groszków, nie znam ich, ale zobaczymy. Podobno ładnie pachną, no i tak wyglądają, więc będą ładne. One mają tutaj 120 cm. To nie takie bardzo wysokie, ale też nie niskie. No i wstawiamy do podstawek. Nawadniamy i czekamy. Dobrze, tak prezentują się doniczki, które, że tak powiem, przygotowałam. I teraz naleję do podstawek wodę, żeby mogły sobie groszki pobierać ją od... Ups, troszkę mi się rozlało, ale to nic, to później to wytrzemy. I one będą sobie tą wodę od dołu pobierać. I w ten sposób się solidnie napiją. A to przyspieszy... To przyspieszy ich kiełkowanie. I teraz postawię je na parapet, gdzie będzie dużo słońca, ponieważ jeżeli będą miały za mało, to będą się wyciągać mocno, a na tym nam nie zależy, bo zależy nam na tym, żeby one sobie bryłę korzeniową solidną zrobiły. W zasadzie to by było chyba na tyle. Oczywiście jak wykiełkują, to Wam wstawię jakieś zdjęcie albo jakiś krótki filmik. No i czy one ogólnie wykiełkowały, ale długo wschodzą, więc poczekaj.